No więc nietypowe powitanie vloga. Tutaj DJ Osmo, nie wiem nawet jaki, najdroższy brown jaki był, żeby najlepiej działał. Tam Sagrada Familia, idziemy, dawaj, o, szybko. No i jeszcze kupiłem mikrofon, żebyście mieli lepszą jakość. Siema. Próba 1500-1900, jak nagrać poradnik, co zjeść i co zwiedzić w Barcelonie w 48 godzin. My jesteśmy pod Sagradą Familią, którą robią chyba od 100 lat. Mhm. A Klaudia chce się tylko przywitać, bo cześć. Wiatr rozwiewa jej włosy. Lecimy, nie my, bo jesteśmy głodni, dopiero wylądowaliśmy. Widzimy się potem. Strzała. Thank you. Thank you. Have a good day. Thank you so much. Have a good day too. A wy lubicie żelki? This one. This is that same, yes? Okay, can I take? Okay. Chyba nie działa. Gdzie są moje rzeczy? Które mam wybrać? Wiesz, co chcesz. Change no, thank you. Do pracy polecam. Także tak się namawia do ciężkiej pracy. Takie troszkę przeleżałe, ale spóźniliśmy się dzisiaj. Czekamy tutaj na owocki powoli, ale to zaraz wam pokażę. Warty 4,50. Bardzo dobry. Smakuje jak taki nasz polski krokiet, więc spoko. Myślałam, że będzie gorsze. Oczywiście mi tu czegoś brakuje, ale jest spoko. Jak ktoś ketchupu. Jest głodny, to jest okej. Prawie brakuje ketchupu. Ja już zamawiam te truskaweczki w podwójnej czekoladzie. This one, please. Klaudia męczy krokieta, bo jednak jej nie posmakował. Po prostu jest za dużo nadzienia. Pomogłem jej, ale cóż. Ja się biorę za słodkości, już widzicie, dwie zjadłem. I wam powiem. Smakują jak takie z dodatkiem alkoholu, więc przez cały dzień w cieple trochę wygerowały. Mogę pewnie być trochę pijany potem, ale dwa w cenie jednego i się najecie i napijecie. 4 euro za taki szaszłyk z truskawek. 16 euro już tu wydaliśmy. Sok spoko. Krokiet też smakuje, tylko że tam więcej mięsa bym dał. I tyle. Ja, ale to czy kolorowy zajebiście wygląda. Witamy w parku Ciutadella. I chyba nie tylko my wpadliśmy na pomysł zjeść tu serniczek od Johnny'ego Cage'a. Ja mówię na niego Johnny Cage, bo zjedliśmy tu w zeszłym roku i mi się kojarzy z tą postacią z Mortal Kombat. I mam nadzieję, że będzie fatality, jak Klaudia zje. Z czego to jest sernik, Misiu? Tu jest mnóstwo rodzajów. Tam jest chyba z gorgonzolą, ogólnie z takimi serami pleśniowymi. Klaudia ich nie cierpi. Tak. Jak cokolwiek robię, to mówi fuj, rób tego, jak mnie nie ma w domu czy coś. A na sernik się skusiła i jest to chyba jeden z najlepszych w naszym życiu. Więc próbuj i mów ludziom, czy warto. Warto.
Jest tak samo przepyszne jak w tamtym roku. Dlatego wzięliśmy 4 kawałki, bo w zeszłym tylko jeden. Mm-hmm. Więc idziemy wcinać. Teraz próba Kiecol kontra Johnny Cage. Kurwa. Brakuje mi słów, nie? On chyba nawet wtedy tak dobrze nie smakował jak dzisiaj, nie? Mm-hmm. On chyba nawet wtedy tak dobrze nie smakował. To jest zajebiste. Wiedzicie, w Barcelonie kozak. Czekam na serniczek. Romantico. Polecam. Bilet do Barcelony 60 zł. Serniczek więcej warty niż bilet. Żyć nie umierać. Dzięki. Dobru. Testujemy bagieteczkę z targu. Zobaczymy jak dzisiaj. Ale chrupnęło. Mam nadzieję, że to się nagrało. Sam ten dźwięk to aż mi w brzuchu zaburczało. O Boże. Co? Pyszne pieczywko? Przepyszne. Co tam masz w środku? Pochwal się. Szyneczkę, pryszczyt, to chyba kotto, to się nazywa. I serek gouda. Takie nie ruszę tak szybko, bo nie ten... No i chyba sosik pomidorowy jakiś. Aha. Coś takiego. A tutaj czekoladowe wyroby, powiem wam, pachnie świetnie czekoladą. Jak na taki targ, no to jest coś fajnego. Hop. O, jak to się nazywa? Ramona. No, thank you. Siemanko, my troszkę skrępowani, bo tutaj, że nie postawiliśmy gimbala, trochę się na nas ludzi popatrzyło. Chcieliśmy wam nagrać cynamonkę w parku Guera, ale zgubiliśmy ją, więc nie, będziemy musieli kupić. Prawda, jak mam pokazać palcem, to ona, także ten, poszliśmy na pinchosy, to są takie tapasy jakby. Wziąłem tak, ja wziąłem z omletem z ziemniaków, to się tak nazywa, to jest kurczak, tu jest serek, jakiś cream cheese, tu jest, nie wiem, jakiś coś tam, chorizo z jakimś sosem, więc sobie po prostu jem. Co, którego zaczynamy? Ja chcę spróbować kremu, tego co. Tak, o mój omlet się rozwalił. Standardowo. Dobra, no to co tu za zielsko jakieś takie twarde? A myślałam, że to szpinek, ale dobra. Mogę jeść z tym? Ała. Co? Mogę jeść z tym? Dobra. Już nie zimniaczek. Ała, moje włosy. Dobre włosy? Pyszne. Zapał uwalony. Cebula, ziemniaki, chleb. Jedzą tu chleb z tym. Z ziemniakami, więc dosyć nietypowo, ale mi smakuje. Co, pół na pół? A to jest mięska. A czy pół na pół? Nie, pół na pół nie. Tyle wysa. Bo ja już zjadłam większość. Uuu. No tak jest, jak się jest z Mateuszem, nie? No, nie. Ty jak wiem. Czy ty sam przez ujebana chodzisz? Dobra, kończymy.
no nie możemy dojść. Ja nie mogę dojść na siłownię, jest 15 już, 20 tysięcy kroków za nami. No i wszędzie się zatrzymujemy, żeby coś spróbować, żeby coś nagrać, coś dograć. No, co mamy wam tu kolejnego w Barcelonie pokazać? Nie wiem, tym Sagradę, no każdy widział, park, każdy widział. Jakieś urywki, dobra, tam widzieliście, ale jak związanie w Barcelonie, każdy wie. Owoce kupione na targu i co? Prawda? Próbuj. Testujemy, czy są dobre i warte 4-5, nie, ile dań za nie daliśmy? 3,50 euro. 3,50 euro, okej. 15 zł. Kiwi bardzo dobre. A Klaudia kiwi nie lubi? Ja lubię, jak jest dobre. Aha. A to mam drugie, przecież drugie wizje. A to co to jest? Melon. Melon? To był melon. Teraz mamy truskaweczkę. Ty, ale całą truskawkę żeś zjadł. Wow. Była jedna truskawka. Trzeba się dzielić. Jesteśmy w pizzerii. Nie będę sobie łamał języka i mówił, jak to się nazywa. Więc pokażę wam nazwę po prostu na telefonie służbowym od Klaudii. Tutaj widzicie, pizze są takie. I dlaczego przyszliśmy do tej pizzerii? Pomimo, że to nie są Włochy, ta pizza w 2023 roku została wybrana za najlepszą pizzę w Europie spośród 50 lokali w tym rankingu. Czy będzie lepsza niż ta w Bolonii? Pora sprawdzić. Od czasów bolońskich, jak to fajnie brzmi, i próby tej pizzy najlepszej jak do tej pory, do czasu aż nie zjadłem kawałka tej, bo wydaje mi się, że będzie dobra bitwa, to posmakował mi miód na pizzy. No i tu zamówiłem podobną, żeby rywalizacja była równa. Więc lejemy sobie miodzikiem, trochę więcej sobie damy. O. I wcinamy. Tak właśnie wygląda dobra neapolitana. Ciasto jest, no, przepyszne, nie? Napierdolę, ale to jest dobre. Brak mi słów, brak mi epitetu. No, zajebiste to jest chyba najlepsze określenie. I myślę, że pierwsze miejsce to jest zasłużone miejsce, które mogli tutaj dać. Jedziemy. Nie wiem, co to jest. Poleca nam koleżanka od Klaudii, która robi poznawcie. Pozdrawiamy Karolinę. Jeszcze nie pozdrawiamy, bo jakże siulatem wiem, gdzie mieszka w Płachu Ziemno. No co, tutaj jest kurczak z awokado zmieszany, jakiś serek i szarpana wołowina. To jest jakiś placek, chyba z jakiejś mąki kukurydzianej. Klaudia dobrze obstawiała. Spróbuję. Patrzcie, ile sosu mnie pożałowali tutaj. Sosu czosnkowego nigdy dość, więc to chyba tylko w Polsce taka zasada. Obcy. Słodki placek. Tego kurczaka sobie trochę wezmę więcej, bo powiem szczerze, nie poczułem go. I brakuje troszkę więcej mięsa. Jest spoko, ale jednak mięso to mięso. No to zobaczymy tą szarpaną wołowinkę. I jest różnica. Słono-słodki smak takiej fasoli. Jakby jakieś burrito, tylko bez cukru. Placek smutki. To wychodka, więc my wcinamy, pijemy drinki, ja już wypiłem i kończymy tego vloga, także dzięki za oglądanie, do usłyszonka i widzimy się we vlogu z Walencji. Pozdrawiam.